Cześć, z tej strony Buklegarda i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was z poleceniami książek na wiosnę, ale zanim zacznę, to chciałabym trochę się wyjaśnić i trochę powiedzieć, dlaczego mnie tydzień temu nie było. I tak pomyślałam, że w ogóle mogłabym wprowadzić do moich odcinków format taki trochę podcastowy, czyli że na początku trochę pomówię o moim życiowym update'cie, a więc byłam tydzień temu w Gdańsku, byłam na konkursie, ogólnopolskim konkursie tańca. I jest to taka wielka impreza, to jest taki najbardziej prestiżowy konkurs chyba w Polsce dla uczniów szkół baletowych, więc tam jest bardzo wysoki poziom, tam mieliśmy normalnie lekcje. Ja startowałam z tańca współczesnego, więc miałam lekcję tańca współczesnego, miałam lekcję próbną, potem miałam prezentacje sceniczne, no i był drugi, trzeci etap, gala na koniec i w ogóle, więc byłam bardzo zajęta, ale przeżyłam naprawdę super czas, super ze znajomymi. Tutaj wstawię Wam trochę zdjęć z tego czasu. No i cóż, więc tak się póki co kształtuje u mnie życie. Teraz mamy święta w ten weekend, więc jest luźno i myślę, że to jest też dobry czas, żeby poczytać trochę tych książek, które Wam tutaj przygotowałam, więc bez zbędnego przedłużania zacznijmy ten odcinek. Zacznę od czegoś, na co ja mam ostatnią fazę, czyli to są krótkie książki japońskie. I mam tutaj takie dwie pozycje z Bowiem, z serii Żurawiem. I mam tutaj Dziewczynę z Kombini. Jest to moja absolutnie pięciogwiazdkowa książka, która ma dosłownie 130 stron. I opowiada historię dziewczyny, która pracuje w Kombini, czyli w takim japońskim sklepie całodobowym. No i pracuje w sumie tam już 18 lat, a jest to praca dorywcza, którą zazwyczaj podejmują się takiej pracy osoby pracujące dorywczo, studenci właśnie, jakieś gosposie, które chcą dorobić po prostu. No i to jest trochę nie halo, że ona dalej tam jest i tak społeczeństwo, jej znajomi z tam studiów, jej siostra troszkę nakierowuje ją, że to nie jest to, co ona powinna robić, że ona powinna znaleźć sobie porządną pracę, męża, mieć dzieci, bo ma tam 35 lat około, już nasza 36 ma lat nasza bohaterka. No i trochę to już jest czas na to, żeby pójść dalej, rozwinąć swoją karierę. Więc poznajemy tutaj takie refleksje naszej bohaterki na temat tego, jakie właśnie normy stawia nam społeczeństwo. No i taki wyraźny sprzeciw tym formom. Ja bardzo polecam tą książkę, bardzo dobrze się bawiłam. No i druga książka, na której też się świetnie bawiłam, którą dosłownie dzisiaj skończyłam, czyli Dziennik Pustki, również z Bowiem, z serii Żurawiem. I tutaj mamy dziewczynę, która jest wykorzystywana w pracy, która może nie jest wykorzystywana jakoś, wiecie, cieleśnie, ale na przykład do jej zadań, oprócz tego, co ma zapisane w umowie, należy przygotowywanie kawy na spotkania, zmywanie naczyń, ponieważ jest jedną z niewielu osób, kobiet w biurze, w którym pracuje, w tej firmie. No i ona się buntuje ku temu, bo no jednak kto by chciał robić nadgodziny, które są darmowe, plus jeszcze przygotowywać kawę rozpuszczalną, do której po prostu wystarczy wlać wodę, tak? Na te wszystkie spotkania, kiedy ona jest totalnie kompetentną osobą. No i cóż, buntuje się, mówi, że jest w ciąży i automatycznie zmienia jej w ogóle się historia, sytuacja w tej firmie. No i oprócz tego, przez to, że to jest dziennik pustki, no to poznajemy właśnie to w formie takiego dziennika, że każdy rozdział to jest inny tydzień ciąży, tej jej wyimakifowanej. No i poznajemy to, jak ona jest tak naprawdę samotna. No i w ogóle, więc Dziennik Pustki, Dziewczyna z Kombini, bardzo super krótkie książki, gorąco polecam. I przechodząc dalej, dalej na takim, myślę, że możemy lecieć with the flow, na takich lekkich książkach. Ja mam tutaj po prostu, wzięłam cały stos, bo stwierdziłam, że nie będę wybierać, którą książkę, tylko wzięłam cały stos książek Taylor Jenkins Reid, bo ostatnio doszły do mnie w ogóle te dwie na samej górze, więc już mam cały komplet wszystkich, które mamy wydane w Polsce, oprócz tych w twardych oprawach, ale ich nie zamierzam chyba brać, kompletować, ponieważ mam taki problem, że na mojej biblioteczce są małe przestrzenie między półkami i te wszystkie wysokie książki mi się po pierwsze nie mieszczą. Po drugie, ja nie jestem fanką obwolut, co jest bardzo unpopular opinion, ale ogólnie nie przepadam za obwolutami. Więc tak, na pewno największa chyba moja polecajka ostatnia to są Jedyne prawdziwe miłości. Nie czytałam tego polskiego tłumaczenia, natomiast czytałam po angielsku i uwielbiam tę książkę. Mamy tutaj Trójkąt miłosny, który nie jest takim obvious trójkątem miłosnym, bo to brzmi bardzo źle. Ja na przykład nie przypadam za trójkątami, a to bardzo mi się podobało, bo to jest kwestia tego, że nasza główna bohaterka w dzieciństwie ma tam jakiegoś crusha, ma swojego przyjaciela, odrzuca przyjaciela, z tym crushem się żeni i w ogóle jest idealna miłość.
No i w pewnym momencie ten jej crush, jej mąż wyjeżdża, bo oni są dziennikarzami, tam ogólnie prowadzą reportaże, robią i w ogóle, i wyjeżdża na jakiś wyjazd i zostaje uznany za martwego, ponieważ tam się helikopter, którym oni, chyba helikopter, którym oni lecieli, rozbił. No więc ona przeżywa żałobę. No i w trakcie tej żałoby jakby znowu spotyka tego swojego przyjaciela z dzieciństwa i z nim zaczyna kręcić, że tak powiem. No i wtedy dostaje telefon, że jej crush, ten mąż, wraca, że on żyje i wraca do domu, tak? Więc tak, to jest taka sytuacja tego trójkąta miłosnego w tej książce i to naprawdę bardzo dobrze wychodzi, mówiąc szczerze, naprawdę bardzo dobrze, ponieważ to jest na tyle dorosła książka, że ona nie robi z ciebie głupka, a przy okazji jest lekka, przyjemna, taka otulająca. Ogólnie Taylor Jenkins Reid to jest jakby mistrzyni takich książek. Cary Soto powraca, jeszcze nie czytałam, więc się nie wypowiem. Malibu płonie to też jest książka, którą uwielbiam i która jest na mojej topce. Razem właśnie z jedyne prawdziwe miłości. I tutaj mamy imprezę takich bogatego rodzeństwa Riva, na którą przybywa tam ojciec, który był nieobecny w ich życiu. No i ogólnie rzecz biorąc, ten dom się pali i przy okazji poznajemy cały background tej historii, tej rodziny. Więc też super książka i dłuższa troszkę, ale obyczajówka, więc bardzo polecam. Na zawsze, ale z przerwą, też mój totalny ulubieniec. Mimo że to jest debiut literacki autorki, to absolutnie ja tego nie poczułam autentycznie, naprawdę. Może gdybym teraz to przeczytała, to by było inaczej, ale ja się świetnie bawiłam. Siedmiu mężów Evelyn Hugo jeszcze nie czytałam i to taki trochę mój guilty pleasure. Chociaż guilty pleasure to powinno być coś, co, z czego powinniśmy być dumni troszkę. Ale dobra, nieważne. W każdym razie nie przeczytałam tego jeszcze, bo po prostu wiem, że ta historia tak mi się spodoba, że nie chcę jej... Chcę jak najdłużej mieć możliwość, żeby przeczytać ją po raz pierwszy, tak? Mogę tak to powiedzieć po prostu. I ostatnia książka, którą mam, czyli Daisy Jones and the Six. Jest to historia zespołu, który nie istnieje, który się rozpadł pewnego dnia. I ona jest też wpisana w formie takiego wywiadu, reportażu, więc myślę, że ona jest fajnie podobno skonstruowana w audiobooku, więc jeżeli macie dostęp, to myślę, że gorąco Wam mogę polecić, mimo że nie sprawdzałam, bo podobno w audiobooku jest tak, że kwestie każdego bohatera czyta inny lektor. Więc no, w momencie, kiedy mamy taki reportaż i każdy jakby zdaje jakby swoje świadectwo z danych sytuacji. Myślę, że to jest naprawdę fajnie i to fajnie wybrzmiewa, więc gorąco polecam. Idąc tropem książek lekkich, mam teraz książki dziecięce, middle grade, no i oczywiście tutaj mam taki klasyk, czyli Ania z Zielonego Wzgórza. Ja czytałam tylko ten pierwszy tom, myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać tej historii. Czytałam pierwszy tom wręcz dwa razy i myślę, że przeczytam po raz trzeci. I ja nie jestem największą fanką Ani, natomiast mam na swoich półkach jeszcze właśnie to piękne wydanie z Bellony, drugi i trzeci tom, więc bym chciała wrócić i bardzo bym chciała, żeby ta historia mi się spodobała i myślę, że kolejne tomy mogą mi się spodobać, bo ja nie przepadam za tą Anią właśnie na początku, w momencie, kiedy ona jest taka nieumiejętna, taka trochę, teraz nie znajdę tego słowa, natomiast w momencie, kiedy ona tak... Nie zawsze jej wszystko wychodzi, jakoś tak nie przypadam za tą Anią. Bardziej mi się podobała już właśnie pod koniec książki Ania, więc myślę, że muszę nadrobić, znowu przeczytać tę historię i poznać jakby dalsze losy Ani, to wtedy mi się bardzo spodoba. A to, że to jest książka na wiosnę idealne, to myślę, że nie muszę nikomu mówić. No, jednak opisane tam wzgórza, właśnie zielone wzgórza są przepiękne i idealne na wiosnę. Tak, i dalej idąc tropem też właśnie middle grade, mam Baśniobór, która również jest taka zielona książka, ponieważ mamy tutaj Baśniobór, czyli rezerwat z magicznymi stworzeniami, z magiczną fauną i florą. Tutaj mamy dwójkę bohaterów, którzy jakby przyjeżdżają do dziadków na wakacje i poznają Baśniobór. Trochę przez przypadek, ale ogólnie rzecz biorąc, ta seria ma 5 tomów, dobrze mówię. Potem jest Smocza Straż, więc dużo losów opisanych. Ja czytałam pierwszy i drugi tom, trzeci kiedyś zaczęłam, jak byłam takim mniejszym dzieckiem i bardzo lubię tę serię. Tak mogę to powiedzieć, chociaż jej jeszcze nie skończyłam. Ogólnie Brandon Moore ma bardzo ciekawe pomysły i oprócz tego jeszcze napisał tam Wojnę Cukierkową, gdzie są różne cukierki, które różne moce dają dzieciom.
Więc to naprawdę brzmi świetnie, więc gorąco polecam. I ostatnią książką middle grade, jaką tutaj przygotowałam, jest to Nevermore, czyli moja absolutna miłość. Po prostu uwielbiam, może polecam Wam obejrzeć inne po prostu odcinki, w których o nich mówię, trąbię chyba za każdym razem. Po prostu ciężko wydaje mi się, że wybrać odcinek, w którym nie powiedziałam nic o Nevermore. No i mogę przy okazji też wtrącić, że, bo to jest klimat podobny do Harry'ego Pottera, że Harry Potter też uważam, że jest taką dobrą książką na wiosnę, ponieważ jest to taka otulająca historia, jak kocyk, szczególnie te pierwsze tomy, więc myślę, że tak. Myślę, że to są takie pozycje, które warto, z którymi warto się zapoznać, które warto sobie przypomnieć właśnie teraz na wiosnę, kiedy tak wszystko się budzi do życia. No i mam jeszcze dwie młodzieżówki, które są również takie lekkie. Plącze mi się język. Loveless Alice Osman. Może to nie są lekkie książki, natomiast to są książki, które dzieją się, akurat tutaj mamy college. I to też takie trochę daje taki vibe właśnie tej wiosny, że już jednak trochę chodzimy do tej szkoły, ale jest tak luźniej, przyjemniej. I mamy tutaj poruszony wątek aseksualności i aromantyczności, o którym jest dosyć niewiele w literaturze, więc myślę, że to jest bardzo dobra pozycja, żeby się zapoznać w ogóle z tym tematem. I dalej mam też Ofelia mimo wszystko, którą też czytałam chyba właśnie w takim okresie wiosennym, która również porusza tematy odkrywania swojej seksualności, swojej romantyczności również. No i tutaj akcja bierze miejsce, took place, jakby angielski wszedł za mocno. Mamy tutaj ostatni rok high school, więc mamy przygotowanie do promu i taki tutaj tło się nam kreuje. I to są bodajże Stany Zjednoczone, akcja się dzieje, nawet nie wiem, chyba tak, więc ogólnie rzecz biorąc bardzo polecam, te dwie książki są super. Poleciłam Wam dużo lekkich, przyjemnych książek, ale dla mnie wiosna to też jest czas, w którym lubię sobie sięgnąć po jakąś trudniejszą literaturę, po jakąś taką cięższą książkę, dlatego mam tutaj dwie takie propozycje. I są to Zanim dojrzeją granaty i jest to bardzo ciekawa pozycja, o której jest bardzo cicho na polskich bookmediach, ponieważ mamy tutaj bułgarską autorkę, więc powieść dotyczy właśnie takich rejonu albańskich, bułgarskich gór, gdzie mamy tak, no, mamy odosobniony mocno teren, do którego nie zawsze docierają wszystkie informacje. No i mamy tutaj takie wprowadzenie nas w ten świat, w świat kanunu. A jest to takie prawo rodzajowe, które obowiązuje właśnie w górach tak na Albanii, w Bułgarii. To ciężko ująć po prostu jakby jak to wygląda narodowościowo, ponieważ no to jakby tam i Serbowie żyją, jakby to jest duża mieszanka, tak? W tych górach. No i kanun jest dosyć brutalnym prawem, które tam obowiązuje, bo mamy tam jakby prawo zabijania kogoś, jakby prawo zemsty. No i nasza główna bohaterka, ponieważ nie chce wychodzić za mąż, to ma prawo zostania mężczyzną, to znaczy przechodzi taki proces, w wyniku którego staje się, teraz nie przytoczę tej nazwy, staje się mężczyzną, to znaczy, że może wykonywać męskie obowiązki i tutaj jest, że ubierać się jak mężczyzna, pić rakije i palić papierosy. Co jest też, niesie za sobą duże konsekwencje, ponieważ w ramach tego, że ona odmówiła swojemu mężowi za ślubin, no to w ramach zemsty i uniżenia tego honoru oni mogą zabić jednego z członka ich rodziny, ale w ramach tego, że oni zabijają ci członka tej rodziny, tej Beki, tej głównej bohaterki, to my mamy prawo zemsty zabić kogoś od Was. I ogólnie rzecz biorąc jest mega pokręcone, ale bardzo jasno jest wytłumaczone tutaj prawo kanunu. I no ta historia jest naprawdę druzgocąca i myślę, że bardzo inspirująca, natomiast bardzo fajnie przytacza nam świat, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy, że istnieje tak naprawdę. I mało kto by się spodziewał, że coś takiego dzieje się no, w Europie, tak? I ogólnie rzecz biorąc ta książka jest w bardzo ciekawy sposób pisana, ponieważ tu nie ma w ogóle kropek. Wszystko jest napisane, są przecinki i na koniec mamy bardzo fajne, o tutaj jest akurat list, to tutaj mamy kropki, natomiast na koniec jest bardzo długie posłowie od tłumaczki,
które też warto, myślę, że się zapoznać, ponieważ bardzo dobrze wprowadza nas w ten świat właśnie języka albańskiego, bułgarskiego, bo to z bułgarskiego było tłumaczone. Więc tak, więc to jest taka cięższa literatura i cięższą literaturą są Nasze winy, Louise Kennedy. Jest to książka irlandzka i ona, irlandzkość jest naprawdę niesamowita i ja bardzo bym chciała się zapoznać z jak największą ilością książek irlandzkich, ponieważ mamy tutaj dużo większą surowość. Tutaj mamy tło całego tego konfliktu społecznego między protestantami a katolikami, między Anglią a Ira właśnie, o czym też się nie mówi zbyt dużo w szkole, ponieważ jest to temat, który nie jest aż tak ważny dla reszty świata, jak II wojna światowa, czy inne tematy, czy historia Polski po prostu. No i mamy tutaj taki wątek zakazanej miłości, mamy bohaterkę, która musi opiekować się matką, która jest alkoholiczką. I ogólnie ta książka naprawdę ocieka takim surowym klimatem, surowym klimatem Irlandii, więc ja gorąco polecam, mam mnóstwo znaczników i kiedyś na pewno wrócę jeszcze do tej powieści, bo się mi ją bardzo dobrze czytało. O dziwo, ponieważ to jednak jest cięższa trochę literatura i myślę, że na wiosnę też jest spoko na takie trochę wyjście z tej strefy takiego, z takich stereotypów wiosennych książek. I mam tutaj na koniec jeszcze trzy książki, które bardzo bym chciała przeczytać w ciągu tej wiosny. I również irlandzka książka, nowa premiera wydawnictwa poznańskiego, czyli Kolonia. I mamy tutaj perspektywę takiej irlandzkiej wyspy, na której mamy dialekt, mamy ludzi, którzy mieszkają tam od lat, skąd młodzi raczej uciekają, a starzy tam dalej mieszkają i mówią tym takim celtyckim, irlandzkim językiem. No i mamy jednego Brytyjczyka, który tam przyjechał, który chyba prowadzi jakieś tam badania i mamy Francuza i mamy tutaj bardzo podobno ciekawy humor między właśnie Francuzem a Brytyjczykiem i wszyscy się wokół śmieją z ich relacji, oni sami siebie naparzają, więc podobno książka z bardzo dobrym humorem. No i wiadomo, dotykająca tematu, czy w ogóle język irlandzki ma szansę przetrwać, ponieważ jest to język wymierający. No i cóż, i mam dalej mapy naszych spektakularnych ciał i ta okładka chyba jest najbardziej wiosenna z całej tej książki, ponieważ mamy tutaj historię kobiety, która kiedyś wygrała walkę z rakiem, ale ten rak powraca. I więcej nie wiem w sumie o tej książce, natomiast ona zbierała bardzo dobre opinie za granicą i myślę, że mi się spodoba, ponieważ ja lubię takie cięższe powieści i wydaje mi się, że to będzie super i w ogóle patrzcie, jak ona się otwiera, ta książka, aż ją się chce czytać. I nie wiem dlaczego, ale wszystkie moje książki z TBR-u są teraz z wydawnictwa poznańskiego, ponieważ mam tutaj jeszcze żeńską końcówkę języka, czyli książkę o feminatywach. No i cóż, jestem jej bardzo ciekawa, bo też zbiera bardzo dobre opinie. Poza tym temat feminatywów jest coraz bardziej nam powszechny i bardzo jest dużo dyskusji o feminatywach, więc myślę, że ciekawie się zapoznać o feminatywach od takiej perspektywy bardziej naukowej, ich pochodzenia, więc tego oczekuję od tej książki. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. Dzięki, że tu jesteście mimo mojej tygodniowej przerwy na konkursie w Gdańsku. No i cóż, i życzę Wam miłych, spokojnych, wesołych, radosnych świąt, wesołego Alleluja, smacznego jajka i tak. I spędźcie ten czas z rodzinką, jeżeli Wam trochę rodzinka wkurzy, to z dobrą książką, tak. No i cóż, i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki, że jesteście po raz drugi i cześć!